Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy na przedmeczowej tradycyjnej konferencji prasowej w nieco lepszych nastrojach aniżeli poprzednio, bo po pierwszym w tym roku i w tej rundzie zwycięstwie w Niemcu. Gramy w sobotę o 20:00 ligowy klasyk z Legią Warszawa. Niezwykle prestiżowe, niezwykle ważne spotkanie, zawsze budzące o wiele większe emocje w Zabrzu, ale myślę także w całej Polsce. Witamy trenerzy, jest z nami jak zwykle trener Bartosz Gaur. Dobry. I witamy wszystkich przedstawicieli mediów. Cieszymy się, że znowu możemy się spotkać i jak zawsze zachęcamy do rozmowy, do pytań, do dialogu z trenerem. No to oddaję Państwu głos. Dzień dobry, Panie Trenerze. Michał Zichlasz. Pierwsze pytanie, trenerze, czy po tej wygranej w Niemcu jest już trochę spokojniej i czy ma Pan takie przekonanie, że to był taki mecz przełomowy, który gdzieś tam teraz zapoczątkuje lepszą serię? O, myślę, że na to pytanie zawsze ciężko odpowiedzieć. Wiadomo, że atmosfera jest dobra po takim meczu i po wygranej, i po tym też no, wiedzieliśmy, że od dużego czasu już nie wygraliśmy, także tutaj atmosfera była dobra w drużynie. No i takie przełamanie, to zawsze ciężko powiedzieć, bo chcemy oczywiście tam dalej robić, ale przełamanie zawsze obiecywać to nie jest jednak takie proste i tutaj pracujemy nad tym i liczymy na to pozytywnie, że będzie lepiej, że pójdziemy w dobrym kierunku i tutaj mamy też tą nadzieję. Legia to jedyny zespół, który ściga się jeszcze za rekordowe Mistrzostwo Polski. Jeśli chodzi o Raków, wszyscy pamiętamy ten mecz, no, bardzo bolesny dla Górnika, taka lekcja piłki, tak? Gdyby Pan porównał Legię do Rakowa i to, co trzeba zrobić w szatni, także z mentalnością piłkarzy, żeby to się nie powtórzyło. No, co zrobić w szatni? Myślę, że zawodnicy czuć po prostu, że się cieszą na ten mecz, bo wiemy chyba już ile biletów jest sprzedanych i myślę, że jeszcze parę do tego dojdzie, także tutaj będziemy mieli fajną atmosferę w sobotę wieczorem, także myślę, że każdy piłkarz się na takie momenty też cieszy. No i oczywiście, że wiemy też, że mecz z Rakowem to była może też lekcja dla nas, ale wiemy też, w jakim nastroju my byliśmy, że po prostu nam ciężko szło pod górę też i ciężko szło wyjść z tego momentu i chcemy po prostu wykorzystać ten wieczór tutaj, ten mecz u siebie z Legią i oczywiście też no, to poczucie, co mieliśmy po ostatnim tygodniu z Mieczem, zwycięstwem w plecach i te wszystkie rzeczy chcemy połączyć, żeby nie wydarzyło się tak jak z Rakowem parę tygodni temu. Górnik ma bardzo liczną kadrę, ma Pan szerokie pole manewru, przynajmniej teoretycznie na papierze, tak? Jaka jest rola trenera w momencie, kiedy w kilku piłkarzy w ostatniej chwili wchodzi do zespołu i to w momencie, kiedy już ta gra się toczy, już nie ma czasu na przygotowanie, na aklimatyzowanie się? Widzi Pan, że w zespole są takie, nie wiem, tarcia, albo że wszyscy się sobie przyglądają w tej chwili, bo jest duża grupa trudnowa? Znam też inne sytuacje. Jeszcze parę tygodni temu to tutaj siedziałem, to nie było za dużego wyboru. Jeszcze jak te choroby nas złapali też w ostatniej rundzie, też no, może było też trochę marudzenie, że ta kadra nie jest za szeroka, teraz się zrobiła szersza. Dużo zdrowych zawodników mamy, co czuć, jest tarcie w tej drużynie, ale takie tarcie, które jest potrzebne, odczuwam raczej takie pozytywne tarcie, że niektórzy zawodnicy co wiedzieli, że będą występować przeważnie w pierwszym składzie, jak się nic nie wydarzy, a teraz po prostu konkurencja się zrobiła większa, także że jest takie tarcie, ale takie pozytywne tarcie, co nam się pewnie też na pozytywne przyda. Łukasz Podolski powiedział, że atmosfera oczywiście jest lepsza po Mielcu, ale Górnik jeszcze z Dołka nie wyszedł. Przekonaj go stwierdził. Potwierdza Pan taką diagnozę? Tak, tak. To jest właśnie też to, co mówię, że no, takie mówić o przełamaniu, jeżeli no, masz to zwycięstwo z Mielcem. Myślę, że też mieliśmy w tym meczu momenty po swojej stronie, to też nie trzeba się okłamywać, że to była lekcja futbolu czy coś takiego, tylko mieliśmy te momenty po naszej stronie z Mielcem i to też realistycznie do tego podchodzimy. I tak jak mówię, z takiego dołka się wychodzi powoli. Się nie wychodzi od razu, że jeden mecz wygrany i od razu z tego wychodzisz, tylko powoli musimy iść nadal w tym dobrym kierunku, ale myślę, że no, dołek dołkiem, ale myślę, że można to pytanie też to pół ekstraklasy po prostu zadać, bo myślę, że każda drużyna ma jakiś swój ten dołek, bo to jest jednak wszystko bardzo blisko siebie. Kadra Piotr Wilczy z Polskiej Agencji Prasowej, ta kadra jest szersza, bo doszło, znaczy wyzdrowieli zawodnicy, ale też doszło paru na koniec. Ci, co doszli, to są tak do dyspozycji na cały mecz? No, to jeszcze trudno mi ocenić też po tak właściwie no, półtora albo dwóch tygodniach pracy z zawodnikami, ale tam też są zawodnicy Fandenu, na przykład, co ostatni mecz też zagrał chyba w grudniu, jak kojarzę w lidze.
Sekulicz, co w listopadzie chyba ostatni mecz też zagrał, także oni trenowali, są profesjonaliści na taki poziom, że robili indywidualne swoje rzeczy. Fandenów też trenował z drużyną, trenował w Rasach, wiadomo, że nam od razu pomógł, także tutaj no, różnice są, ale są wszyscy w dobrym stanie, przynajmniej, że mogą nam pomóc no, w takim meczu, czy na 90 minut, to by była jeszcze ważna odpowiedź. Pewnie kibice czekali, na pewno czekali na przełamanie w ogóle, teraz to czekają na przełamanie u siebie, bo te zwycięstwa dwa w sezonie, a to ostatnie, to tak kawałek już czasu minęło, to czuje pan, że to jest możliwe w sobotę? Oczywiście, po zwycięstwie zawsze czuję, że to jest możliwe. Jeżeli patrzę co tydzień na tą ligę i na papier, kto z kim gra i już jakbym tutaj typował jakieś wyniki, to zawsze jest jakaś niespodzianka i my na to też liczymy i wierzymy w to, że my może możemy zrobić tutaj następną niespodziankę u siebie. I oczywiście, że chcemy się też u siebie przełamać, powiemy co to będzie też za mecz i jakie znaczenie dla kibiców tutaj. Media mają swoje prawo, przed meczem w Mielcu pisano, że siedzi pan na najbardziej gorącym krześle trenerskim w polskiej ekstraklasie. Jak pan odbierał tę sytuację? Czy miał pan też takie poczucie, że rzeczywiście to był mecz nie tylko o 3 punkty, ale też o parę posady? Mogę profesjonalnie odpowiedzieć na to pytanie, że robię swoją robotę i pracuję najlepiej jak mogę i wszystko, wsadzam tyle energii, ile jest, no ale oczywiście, że odczuwałem to też, że sytuacja jest pod presją, to też wiadomo, z tym sobie też musisz jako człowiek trochę poradzić, no ale dla mnie jest zawsze ważne, co ja wkładam, ile energii w to wkładam i najważniejsze dla mnie zawsze, żeby robić to, co mogę robić i że się tak udało, to było ok. Trzeba spróbować jakoś mówić, robię to, na co mam wpływ, no ale każdy jest jednak człowiekiem, każdy ma swoje emocje i że powiem tak, że o, to w ogóle do mnie nie docierało, to bym teraz dokładał. Tak nie było. Chciałem zapytać, czy pan się spodziewał, że będzie tu taka presja, jak pan w ogóle przychodził do Górnika, do Polski? No bo, nie wiem, poczytał pan, obejrzał pan, ale od środka to pewnie zupełnie inaczej wygląda, jak kibice, nie wiem, wyrażają tam swoje niezadowolenie, delikatnie mówiąc. Czy się pan spodziewał, że to tak może być, to jest jednak niespodzianka jakaś? No, spodziewałem się, powiedzmy tak, że wiem, że to jest klub z dużą tradycją i kibice też tutaj mają no, wiele energii tutaj wsadzają, to wiadomo, że się człowiek domyśla, ale odczuwać w takiej sytuacji to jednak jest jeszcze też coś innego, z tym sobie też trzeba poradzić. No i myślę, że są różnice, ale to by tutaj teraz było za dużo na taką krótką odpowiedź. Są po prostu różnice, też Polska, Niemcy są różnice, czy mental, czy kultura, czy piłka nożna i takie rzeczy. Także tutaj wiele tych różnic jest, no ale jeżeli chodzi o moc, emocje, energię w tym klubie, no to się liczyłem z tym, ale tak jak mówię, liczyć to jest jedno, ale odczuwa się to jednak w takiej sytuacji też inaczej. Dzień dobry, panie trenerze, Dariusz Leśnikowski, ale ja chciałem wrócić na chwilę do jesiennego meczu z Legią, dlatego że wtedy też my też jako dziennikarze uczyliśmy się tego, co pan mówi. Intensywność, nowy sposób gry Górnika, ale zwłaszcza to słowo intensywność. I to myślę, że dla Legii też sposób, w jaki zagraliście przeciwko Legii tam na Łazienkowskiej był niespodzianką. Dzisiaj już tego elementu zaskoczenia pańską filozofią gry i sposobem gry Górnika nie będzie. Na ile jest możliwe, że zagracie takie 83 chyba minuty, jak wtedy w Warszawie, czy 75, bo to po czasie w końcu zaczęło gdzieś tam jednak sypać. Na ile dzisiaj Górnik, będąc już dojrzalszym po tych wszystkich miesiącach pracy z panem, zespołem, na ile dzisiaj jest w stanie zagrać tak samo, a może jeszcze lepiej niż przez te 75 minut na Łazienkowskiej? Fajnie by było, gdybyśmy zagrali tak samo, ale jednak sytuacja też była mentalna, inna po prostu. Nie? I myślę, że te ostatnie tygodnie to też coś robią z drużyną, jeżeli chodzi też o intensywność gry, to jednak też mental i ta intensywność mentalna to też ma duży wpływ na to. I tutaj mam po prostu nadzieję, że ten mecz z Mielcem nam dał tyle tej pozytywnej energii, że będziemy znowu mogli iść krok w tej intensywności do przodu, bo tego po prostu też w ostatnich tygodniach nie było tak widać, ale to dla mnie też jest łatwo do wytłumaczenia, ale trudno do zmienienia. Po prostu jeżeli ten mental, ta odwaga nie jest taka duża, to po prostu też ta intensywność, która może wygląda też słabsza i jest też trochę słabsza. Także myślę, że sytuacje są inne, ale oczywiście chcemy iść znowu w tym kierunku, żeby może tak zaskoczyć, jak zaskoczyliśmy w ostatniej rundzie, tylko pod innych warunkach. Panie trenerze, jeszcze takie pytania odnośnie meczu w sobotę, to pierwsze takie, czy
Czy Vandenhoorck może wskoczyć po tej zdobytej bramce do pierwszego składu, to raz. Dwa, czy tym ustawieniem czwórką obrońców to tak w tej chwili raczej będziecie grać? I trzecie pytanie takie, kiedy Legia grała na Piaście, to trener Łukowicz, który zna Legię bardzo dobrze, poświęcił jednego zawodnika Tomasiewicza na pilnowanie Hosłę indywidualnie. Czy pan na przykład rozważa też taki wariant gry w tym konkretnym meczu? No, muszę się skupić, żeby wszystkie pytania teraz po kolei, jak coś zapomnę, to proszę powiedzieć. Vandenhoorck, no, cieszy mi się, że strzelił tą bramkę, widzieliśmy, że jest groźnym zawodnikiem. Czy na 90 minut starczy, to jeszcze zobaczymy, tego nie będziemy zdradzali, ale myślę, że jest ciekawą opcją po prostu dla nas. Jeżeli chodzi o grę czwórką, to ja uważam, że w naszym systemie albo w moim systemie, gdy to chodzi o zachowania na boisku, a ta formacja to się też często zmienia i jest dynamiczna po prostu na boisku. Formacja dla mnie nie gra, tylko po prostu zawodnicy, którzy to wypełniają, i dla mnie jest zawsze ważne, żebym tych zawodników, których chcę wystawić, nie wystawił w moim systemie, tylko tam, gdzie mogą pokazać swoją najlepszą formę. I myślę, że pokazaliśmy w ostatnich tygodniach, że radzimy sobie trójką, radzimy sobie czwórką. To też jest może trudniej dla przeciwnika. Wiem też z drużyny, że czują się w tym i w tym dobrze. I zobaczymy, jak wyjdziemy z Legią wtedy na taki mecz. I ostatnie pytanie, Hosłę. Słyszałem w Polsce, chyba się mówi na to, dać mu plaster czy coś takiego, tak? I widziałem też te liczby. No, wiadomo, że będzie zadaniem też wygasić Hosłę, bo to jednak jest bardzo wartościowy zawodnik i kluczowy zawodnik u nich. I tutaj rozważamy różne sytuacje, czy to indywidualnie rozwiążemy, czy w kolektywie to rozwiążemy. To jeszcze też zobaczymy, żeby tutaj nie zdradzać i nie pomóc tej za dużo w przygotowaniu. Trenerze, jeszcze chciałem zapytać, ta ostatnia zmiana Emila Bergsztrema w Mielcu i wprowadzenie bodajże Rafała, to była zmiana taktyczna, bo Emil miał żółtą kartkę, to było tym spowodowane? No, to były różne sytuacje, jednak ta żółta kartka, chyba już dwóch stoperów miał żółtą kartkę, a druga rzecz była, że Rafał był już do gry i wiedzieliśmy też, co nam gra, i myślę, że było widać, że nie chodzi tylko o piłkarską jakość, tylko widać po prostu, jak każdy nasz zawodnik nagle też wzrosnie znowu o 2-3-4 cm wyższy się robi, po prostu ma więcej tą pewność siebie, i to jest to, co też po kontuzji Rafała powiedział. Się bardzo cieszę, że wraca tak szybko też już do gry, bo jednak daje nam bardzo dużą wartość, nie tylko mi jako trener, tylko też tej drużynie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Tu już nie widzę, ja mam jeszcze nadesłane pytanie przez redakcję Watch Ekstraklasa. Również pytanie o dwóch zawodników. Blaszkowiec to zawodnik, który najwięcej minut rozegrał w grach kontrolnych przed sezonem. Pytanie, dlaczego gra tak mało? Czy jest to spowodowane jakimś urazem? I drugie pytanie odnośnie Borisa Sykulicza. Czy lub kiedy będzie gotowy do gry Boris? Kiedy możemy spodziewać się go w kadrze meczowej na spotkaniu? Nie, Blasz... Myślę, że chcieliśmy też ustabilizować ten środek i po prostu też o to chodzi, żeby tam nie zmieniać z tygodnia na tydzień, ale Blasz jest i będzie nadal też opcją zawsze dla nas, bo to jednak jest bardzo pracowity zawodnik, co ma może już też swój wiek, ale jednak jeżeli chodzi o bieganie na boisku, to jest bardzo odbiegany i bardzo dużo biega na boisku, pracowity zawodnik, także tutaj może prędzej czy później będzie też ta sytuacja, że będzie nam znów potrzebny. Jeżeli chodzi o Borisa, no to tak jak już mówiłem wcześniej, że Boris jednak miał też tą przerwę, bo trenował chyba do listopada, chyba tam się runda skończyła i w listopadzie wtedy długo nie trenował z drużyną, ale myślę, że jest też już coraz bliżej, indywidualnie jest też na poziomie, że ma swoją wytrzymałość i tak dalej, ale wiadomo, że różnica trening z drużyną to jest jeszcze coś innego. Dziękujemy, trenerze. Jeszcze pytanie? To jeszcze na koniec, trenerze, pytanie, bo pytałem też o to Rafała, to co pan mówił, że było, no, nie było wielu tych piłkarzy, ale teraz tak jak się popatrzy na przykład na tych środkowych obrońców, to że tak powiem, no ma pan chyba ból głowy, kogo tutaj wybrać, tym bardziej, że te miejsca są teraz nie trzy, a dwa, to raz. A drugie pytanie, czy na przykład Rafał Janicki już jest w tej chwili gotowy, żeby grać od początku, od pierwszej minuty? Dziękuję. No, Rafał jest coraz bliżej tej gry, to jeszcze zobaczymy, czy dwóch, czy trzech będzie tam potrzebne na Legię. No, ale myślę, że
Mówiłem już też przed meczem w sztabie, gdybym zawsze miał cały sezon takie problemy, to bym miał spokojny sezon tutaj. To są jednak bardzo fajne problemy, które tam aktualnie mamy, że mamy taki wybór z tych stoperów i no, zobaczymy, czy ta dwójka wyjdzie, bo jednak pokazała w ostatnim meczu, że to dobrze wyglądało. Czy może coś zmienimy, to zostawimy otwarte i myślę, że to tutaj też jest trudniejsze dla przeciwnika. Dziękujemy. Teraz nie widzę już odniesionych dłoni, także dziękujemy serdecznie trenerze. Oczywiście życzymy zwycięstwa w tym jakże ważnym meczu. Do zobaczenia w sobotę. Dziękuję.